Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny chyba musi zadzwonić do Joe Beijing Bidena i powiedzieć mu, że on jest nienormalny, że trzaska następne 2 tryliony dolarów stymulusu, czyli zachęty, czyli pobudzenia, czyli bodźca, czyli kolca w tyłek ekonomii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Szczególnie za to, że jest 4000 subskrybentów i subskrybentek. Dziękuję 1000, dziękuję 2000, dziękuję 3000, no i dziękuję 4000. Zdrowia dla wszystkich subskrybentów i subskrybentek. No jak można się zastanowić nad tym wydawaniem? No, ludzie płacą ciężkie podatki, żeby ludzie dostawali, żeby inni dostawali pieniądze. No, prawda jest taka, że powiedzmy, jeżeli ktoś dostanie, nawet ktoś, kto zarabia 150 tysięcy dolarów na 2 osoby, no to w papierach politycy mówią, o, dostaje 3600 na 2 osoby, tak? I 1000 dolarów na każde dziecko. Problem jest taki, że jak ktoś zarabia 150 tysięcy, no to od pierwszych 100 tysięcy, no to płaci 12%, czyli 12 tysięcy. Od następnych 50 tysięcy płaci 20%, czyli 10 tysięcy, czyli zapłacił 22 tysiące, żeby dostać 3600, tak? No to tak to politycy tłumaczą. No i mówią, że ludzie dostają pieniądze, dostają od państwa pieniądze. No jak państwo weźmie 3 razy więcej, no 3 razy, 5 razy więcej, no to oddaje. Także te rozdawanie pieniędzy, no to na dzień dzisiejszy to wygląda na to, że to więcej szkody niż pożytku będzie. Długi są nieprawdopodobne. Ten cały dochód narodowy jest nieprawdopodobny. Bezrobocie ciągle przez te zamknięcia, przez te lockdowny, przez tych polityków, szczególnie w tych socjalistycznych miastach i Stanach, gdzie gubernatorzy, demokraci, socjaliści rządzą, to jest no, makabra, jest makabra. W styczniu następne 49 tysięcy miejsc pracy zostało stracone, zniszczone, zlikwidowane, można powiedzieć. No, przeskoczyło nawet to, co ludzie się spodziewali. Eksperci się spodziewali, że będzie dużo mniej, ale jednak było więcej. No, do tego oficjalne raporty na temat zatrudnienia, no to w listopadzie i w grudniu to było mniej 160 tysięcy. Spadek zatrudnienia w fabrykach to 10 tysięcy w styczniu, no bo brakuje wszystkiego, brakuje materiałów, brakuje również i ludzi, no bo ludzie, część się boi przychodzić, część była zwolniona. W niektórych fabrykach i miejscach, no to ściągają ludzi z biur, żeby wchodzili na linie produkcyjne, no ale ogólnie dane statystyczne pokazują, że mniej więcej o pół godziny ludzie dłużej pracują, niż mogliby pracować, czyli biorą te nadgodziny, no bo nie ma kto pracujący. Strasznie duże straty były w domach opieki społecznej, 30 tysięcy, w pielęgniarki i pielęgniarzy odwiedzający ludzi w ich własnych domach, no to 13 tysięcy miejsc pracy zostało stracone. W transporcie i w magazynach 28 tysięcy, w sklepach 30 tysięcy, w sklepach internetowych 15 tysięcy. Ludzie, pracownicy potrzebują pracy, no i nie ma, ale z drugiej strony nie ma komu pracować, no bo ci nisko zarabiający dostają dodatkowo 300 dolarów na tydzień z
z ubezpieczenia na bezrobocie. Także niektórym to wolą dostać tylko tyle niż pracować. To jest, to też jest jakaś makabra ekonomiczna, że po prostu opłaca im się nie pracować. Biden podniecił się tymi wszystkimi sprawami bezrobocia, no i właśnie mówi, i to jest jego ocena, że trzeba wydać 2 tryliony dolarów, tą ustawę, że trzeba podpisać. Proponuje następne 6 miesięcy na bezrobocie, proponuje 1400 dolarów właśnie tego zwrotu podatkowego, 150 miliardów na szkoły, 350 miliardów na najróżniejsze dla Stanów i dla lokalnych rządów. Także to są niezłe pieniądze. No i to chce dać właśnie tą szczepionkę tymi pieniędzmi, no ale to się może okazać, że to jest jakaś taka nalewka znachora, tak? No bo to jednak nie za bardzo może pomóc. Demokraci idiotycznie w sumie, no bo to pokazuje ten fatalną sytuację Obamy z 2009 roku. No i w tym czasie właśnie Barack Obama, no to miał ten stymulus, te pobudzenie, tą zachętę, to było 800 miliardów, ta ustawa 800 miliardów. Demokraci, socjaliści mówią, że to musi być więcej, że to właśnie musi być prawie 2 tryliony dolarów. Ale to jest wprost przeciwne, co było. No i krytykuje Obamę. Za Obamy było makabrycznie. Dzisiejsza ekonomia jest kompletnie inna niż to, co było w lutym 2009 roku, kiedy był Obama. Recesja, no to w zasadzie skończyła się w latem 2009 roku. Bezrobocie w tym czasie w 2009 roku w październiku to było 10%, czyli nieprawdopodobne. Dzisiaj ekonomia wzrasta dosyć szybko. Ostatnie miesiące to było 4-5% wzrost. No, po wielkim spadku oczywiście tam luty, marzec. Dzisiejsze bezrobocie, no to jest 6%. No to nie było nigdy tak za Obamy. Za Obamy to dopiero było w 2014 roku, kiedy było 6% bezrobocia. Także to, co Trump zostawił, no to jest dużo lepsze niż to, co było za Obamy w 2014 roku. W styczniu bezrobocie dla młodych czarnych, no to było 9,9%. Najniższe i dopiero Obama był 96 miesięcy w Białym Domu, no to ten poziom bezrobocia dla młodych murzynów 9%, no to on osiągnął dopiero po 79 miesiącach. Także Trump doprowadził, no naprawdę, to były ryczące lata. Ekonomia obudziła się po Obamie. No a teraz Biden 2, czyli Obama 2. Zaczyna znowu to rozdawać. Trzeba pamiętać, że Kongres już dał w zeszłym roku za Trumpa 3,3 tryliony 700 miliardów dolarów i to było wszystko w ramach tego uwolnienia czy poprawy koronawirusa. To było dużo więcej niż później demokraci wydawali w latach 2008-2009. Teraz te przepływy pieniężne, oszczędności, to w zeszłym roku to było ponad trylion dolarów, czyli to, co za Obamy 2008, 2009, 2010 rok. No i tak jak mówiłem, te 3600 dla rodzin, którzy zarabiały 150, no to tak to właśnie działało. No ale to i tak było
trzy razy więcej niż te wszystkie podatkowe oszczędności czy rabaty za Busha w 2008 roku. Oszczędności, teraz oszczędności po prostu wyskoczyły w Ameryce bardzo dużo. Ludzie boją się wydawać, cokolwiek tam dostaną, cokolwiek oszczędzą, no to wsadzają do banku. W zeszłym roku w kwietniu no to podskoczyły 40%, no bo wtedy właśnie były te wszystkie ustawy i te rozdawnictwo pieniędzy. Na dzień dzisiejszy jest około 14% i to nawet przed tym, jak kongres zaadoptował 900 miliardów następną pomoc. Także wygląda na to, że statystycznie w Ameryce te rodziny nie są tak obciążane długami jak za Obamy. Ciekawa sprawa jest właśnie w osobistych bankrupcjach personalnych, w domach, w zajęciach domów przez komornika jest dużo mniej. Niespłacanie pożyczek też jest dużo mniejsze. Jest w sumie najmniejszy od 2003 roku, tak, także to jest poważna sprawa. Zajęcie domów przez komornika, no to w ostatnim kwartale 2020 roku, no to było 7 na 1000 pożyczek hipotecznych, a za Obamy to było w lutym 2009, no to było 7 pożyczek na 1000, było na 7 na 100 za Obamy było w ramach komornika. Także to jest dramatyczna różnica. No, ceny domów rosną, kupowanie rośnie, no oprocentowania są niskie, oprocentowania na hipotekę to są 2-3-4%, także, że ludzie wydają, no pensje rosną, pomimo są w sumie dużo niezależne od tych przymusowych nakazowych, federalnych stawek minimalnych, no bo jednak jest konkurencja, pracodawcy szukają pracowników, no i rośnie. W 2008-2009 za Obamy, no to prawie zajęło 3 lata, żeby osiągnąć to w wynikach, powiedzmy, finansowych pracodawców, co jest dzisiaj. Dużo jest badań, szczególnie tych kongresowych, no i mówią, że $1 trylion zeszłego roku, co były te pieniądze do rozdania, no to w zasadzie $1 trylion nawet nie był praktycznie wydany, także 59 miliardów miało być na szkoły, nie zostało wydane, 240 miliardów na ubezpieczenia czy na sprawy opieki zdrowotnej, 500 miliardów miało być na pożyczki dla małych biznesów, też nic nie było zrobione. Także rozdawnictwo wskazuje na to, że no Ameryka może się wykończyć, tak? Ameryka może paść na kolana. Teraz cała ta pandemia, no szybko otwierają. Wszyscy ci gubernatorzy, wszyscy ci socjaliści, tak jak parę razy mówiłem, że od 1 lutego zacznie się wielkie otwieranie. No bo 20 stycznia zaprzysiężono Joe Beijing Bidena. No i teraz wszystko ma być sacy. Szczepią na potęgę. No prawda jest taka, że nawet ten CDC, czyli ten państwowy, federalna ministerstwo, powiedzmy, odpowiedzialne za choroby zakaźne,
to już oficjalnie mówi, że 90 milionów ludzi w Ameryce, 90 milionów Amerykanów miało ten COVID, a zawsze tylko podawano, że jest tam 12-15 milionów. Także, że ludzie przeszli przez COVID, ludzie przechodzili tak jak przez grypę, też nie wiedzieli. No i teraz wszyscy się otrząsają. Teraz się wszyscy otrząsają, jak śniegi stopnieją, no to wszystko się poprawi. No ale to Biden proponuje 1/6, żeby po prostu te wydawanie to była 1/6 dochodu narodowego Ameryki i to wszystko w ramach właśnie COVID. No to jest makabrycznie wielka suma. Nie wiadomo jak to, czym to zaowocuje, no ale prędzej czy później to zaowocuje. To będzie miało polityczne, jak również i ekonomiczne koszty. Wydawanie Bidena, no to jest zła recepta na rozwój Ameryki. Idzie to wszystko w złym kierunku. Rozwiązaniem jest totalne otwarcie Ameryki. Rozwiązaniem jest totalne otwarcie Ameryki. No oczywiście tam szczepienie tak jak to idzie, no ale to musi w zasadzie się otworzyć. Ci, którzy się boją, niech czekają na szczepienia. Ci, którzy się nie boją, niech, jeżeli chcą szczepionki, to niech biorą szczepionki, ale trzeba po prostu otworzyć kraje. Komuniści zwyciężyli oszukańczo liczeniem, ale też zwyciężyli oszukańczo tym strachem przed COVID-em. No, jest 2021 rok, 2022 jest chwila, moment. Będą wybory międzyprezydenckie. Także, że normalni konserwatyści, republikanie, głosujcie na normalnych i bądźcie zdrowi. Zdrowia, szczególnie dla normalnych, jak powiedziałem, zdrowia dla wszystkich subskrybentów i subskrybentek od numeru 1 do 4011 na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. To jest bardzo poważna sprawa. No, daje jakąś tam przyjemność. Daje przyjemność, że ludzie subskrybują. Może nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak dużo robicie. No, to możecie to robić wszystkim, tak? Wszystkim, gdzie spędzicie 5 czy 10 minut, to nic nie kosztuje. Kliknijcie na tą subskrypcję. Ludzie przechodzą nad tym do porządku dziennego. Przez ostatni miesiąc ja dostałem 1300 subskrybentów. To jest po prostu nieprawdopodobne. No i 99% ludzi, no to właśnie dziękuję wam. Dziękuję, że wybraliście pierwszy kanał jako kanał do subskrypcji. To jest fenomenalne, to jest nieprawdopodobne, że się decydujecie. No ale pamiętajcie, że możecie wspomagać innych. Zdrowia dla normalnych. Co do socjalistów, patrzcie się, co się dzieje. Patrzcie się, kogo wybraliście. Patrzcie się, co robi Biden. Studiujcie, pilnujcie, nie dajcie się ogłupić. No, zaczynacie być kopani dosyć dobrze na lewo i prawo, no ale trzeba się wyszkolić, wykształcić, nauczyć, zobaczyć, co się dzieje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.